Broken Head fanom ciężkiej muzyki gitarowej kojarzy się z pewnością z zespołem ACD Drinkers i ich fantastycznym albumem, który został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność i recenzentów. Ten stan rzeczy próbuje od 2009 roku zmienić zespół założony w Kamiennej Górze o tej samej nazwie i trzeba przyznać, że są na bardzo dobrej drodze do tego, a ich muzyka może się nawet bardzo podobać. Kim naprawdę jesteś dziś? I tak przemyśl to, czy na pewno chcesz im być? Więc tak, powiedz to, kim naprawdę jesteś dziś? I tak przemyśl to, czy na pewno chcesz im być? Zespół miałem okazję usłyszeć w 2015 roku w trakcie drugiej edycji festiwalu Krzeszów Time. Pomimo początkowo sceptycznego nastawienia, bardzo szybko formacja zaskarbiła sobie moje serce. Wszystko z powodu kunsztowności wykonywanych utworów. W naszym kraju mamy bowiem tysiące zespołów grających szybko i z dużą dawką tak zwanego distortion, ale w przypadku Broken Head widać, że młodzi muzycy mnóstwo czasu spędzili na ćwiczeniach i doskonale wiedzą, co zrobić z instrumentami, które mają w dłoni.
bitwa pożera cię. Ilu skończyło ostatnią grę? Boi nas niszczycie jak najniższy rząd. Wszystko skończy się, już nie zaznaczą. Boi nas niszczycie jak najniższy rząd. Wszystko skończy się, już nie zaznaczą. Muzykom nie brakuje również świetnego humoru, co wielokrotnie można usłyszeć i w przerwach między piosenkami, i w samych wywiadach. Jeśli chodzi o ich wspólne początki, to trzeba przyznać, że sięgają nawet dalej niż ta oficjalna data, którą jest 2009 rok i między innymi ma również korzenie rodzinne. Najważniejszy jest humor, a bez tego nie ma. Wiadomo, ostatnio stawiamy bardzo na dobrą zabawę na scenie, bo jak wiadomo, jeżeli kapela się dobrze bawi, to przekłada się na publikę, tak? Publika to chłonie i w tym momencie mamy dobrą relację ze sceny. Podstawówka. Podstawówce. Kolega grał wtedy na takim organach. Zabawkowym keyboardzie. A ja kupiłem sobie taką pierwszą gitarę za 100 zł. Dokładnie. A że mój ojciec ale 30 lat grał po weselach, nauczył nas tego, jakby to powiedzieć, trudnego zawodu, tak? Dokładnie. Co nas oczywiście pochłonęło totalnie, no i do dziś dnia tak już minęło, chyba 12 lat, tak więc jesteśmy tutaj. Po prostu coraz lepsze instrumenty, poszerzyliśmy skład o dwie osoby, także już teraz czwórkę, nie w dwójkę, w duecie, to wiadomo. No ale w szóstej klasie na balu takim, zakończenie podstawówki, no to zrobiliśmy furorę, że potem dziewczyny bardzo dużo pisały do nas. No jest to z nami, wozi nas, dopinguje i powiem szczerze, myślę, że mimo, że różnią się, wiadomo, nasze gatunki i style, tak, muzyczne, to on podchodzi jak prawdziwy muzyk. Szanujemy każdą muzykę, tak? Szanuje to i wspiera nas. Myślę, że to jest najważniejsze tak naprawdę. Z kolei moi rodzice też przychodzą na koncerty, chociaż tak nie za często. Ale jak już przyjdą, to mama zawsze wylicza ilość przekleństw, które używam, ale nie używam ich za często. My soul burns.
Zespół dość ciężko sklasyfikować, ponieważ w założeniu gra on muzykę metalową, jednak Broken Head nie ogranicza się tylko do tego, a w ich wykonaniu często możemy usłyszeć również piosenki z pogranicza mocniejszego rocka. Trzeba przyznać, że kapela obecnie skupia się przede wszystkim na koncertowaniu i dotychczas miała okazję wystąpić na wielu ciekawych przeglądach i festiwalach. Broken Head to idealny przykład na to, że często sami nie wiemy, jaki skarb mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Choć dotychczas nie zrobili jeszcze wielkiej kariery, to mam nadzieję, że ten fakt niedługo się zmieni i usłyszymy o nich przynajmniej na scenie ogólnopolskiej. Z pewnością zacięcia i umiejętności im ku temu nie brakuje. Łopy! White and blue, people sipping.
zaczone pogiery.